Dobry wieczór. Witamy na kolejnej odsłonie Bruno Schulz Festiwalu. Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami w prozie i mamy nadzieję, że przed ekranami również. Nieco zmieniamy temat, bo będziemy rozmawiać o tym, kim jest natura, a są z nami Barbara Sadurska i Dominika Słowik. Agnieszka Szpila, która miała wziąć udział w spotkaniu, niestety nie dotarła. Spotkanie poprowadzi Olga Wróbel. Jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście na sam koniec oddamy mikrofon tutaj publiczności, ale pod transmisją również można je zadawać. Miłego słuchania. Bardzo dziękujemy za zapowiedź i zaczynamy spotkanie. Temat jest sformułowany dość szeroko. Można powiedzieć wszystko, można powiedzieć nic. Mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić jakąś ciekawą dyskusję. Zastanawiałam się, jak można połączyć wasze książki, zarówno Samosiejki, jak i Zimowle, jak i Czarnego Hetmana. I słowo, które przyszło mi do głowy, to katastrofa. To są książki, w których element natury jakoś występuje, u ciebie troszkę mniej, u ciebie bardzo mocno. Ale ta natura pojawia się w kontekście jakiejś katastrofy osobistej, katastrofy świata, w którym żyjemy albo w którym żyliśmy i chciałam, żebyście może troszkę rozwinęły ten wątek. Dobrze, to mogę zacząć, bo rzeczywiście ja opowiadając o Samosiejkach dużo odpowiadam też na te pytania o katastrofy, bo to jest chyba też taki podstawowy sposób myślenia, który nam się narzuca, kiedy mówimy o naturze we współczesnym kontekście, bo natychmiast przychodzi nam do głowy katastrofa klimatyczna, antropocen osadzany też w kontekście katastroficznym. I ja kiedy pisałam książkę, zdawałam sobie sprawę z tego, że te narracje są bardzo zdominowane przez taki apokaliptyczny pierwiastek. I punktem wyjścia zresztą dla mnie do pisania Samosiejek, które są opowiadaniami o katastrofie klimatycznej, była książka Ewy Bińczyk, która analizowała różne strategie narracji związanej ze zmianą klimatu, z tym, w jaki sposób się o tym mówi zarówno w sferze politycznej, jak i prywatnej. I jej konkluzja była taka, że bardzo potrzebujemy narracji, które są konstruktywne. I dla mnie Samosiejki właśnie były taką próbą napisania opowiadań, które nie będą korzystały z tego katastrofizmu jak z narzędzia w stylu takich klasycznych narracji apokaliptycznych. Nie będą w swojej wymowie pesymistyczne, bo miałam wrażenie, że jeśli napiszę pesymistyczną książkę, to właściwie nie mam po co pisać takiej książki, ona nie jest potrzebna. A jednocześnie strasznie było ciężko mi się zdobyć na optymizm w tym temacie. I w pewnym momencie miałam wrażenie, że tak z jednej strony tej katastrofy nie mogę się uwolnić, a z drugiej strony jakąś ją muszę przepracować i wydaje mi się, że przepchnęłam moich bohaterów i światy w tych opowiadaniach przez nią, w tym sensie, że katastrofa często okazuje się wcale nie być katastrofą, a przede wszystkim okazuje się nie być końcem. To u mnie trochę inaczej. Nie wiem, w jakim kontekście mogłabym mówić o katastrofie w mapie. Może, ale to daleka metafora. Narysowanie tej mapy mogłoby być interpretowane jako początek końca świata, jaki znali ludzie w XV wieku. Bo narysowanie tej mapy spowodowało po pierwsze pożądanie ziem, które się na tej mapie znalazły w wyniku zebrania informacji od żeglarzy i podróżników, którzy mówili, tam są lądy i tam jest złoto i tam są ludzie i tam są istoty człowiekopodobne, ale nie mają duszy, bo są czarni.
I może w tym sensie mówimy o katastrofie. I tutaj bym powiedziała, że takich katastrof mamy już za sobą bardzo wiele. Kolonializm nie był ani pierwszą, ani ostatnią. Natomiast w zupełnie innym kontekście i tutaj zupełnie rozumiem to pytanie, mogę mówić o katastrofie w Czarnym Hetmanie, bo tam cały jeden wątek, właściwie wszystko zmierza do tego, co niestety nie jest pozytywne i nie kończy się nawet dalekim happy endem. Tylko no, ja zawsze ostrzegam, to jest książka, która nie daje nadziei, a tym, którzy chcieliby taką nadzieję otrzymać z literatury, no, dla takich ludzi może być nieprzekonująca. Natomiast tam jest cały jeden wątek, no właśnie ja ich nazywam ludźmi paleolitycznymi czy prehistorycznymi, ale nie do końca jestem przekonana, czy rzeczywiście oni tacy są. Czy to przypadkiem nie są nie nasi przodkowie, tylko nasi potomkowie. Bo taka interpretacja też jest możliwa w tej książce. I tam cała ta grupa ucieka przed lawiną i przed głodem, przed chłodem, bo tam jest też zlodowacenie. Natomiast to, co ich trzyma razem, to jest opowieść. Opowieść o tym, kim oni są, skąd przyszli, dokąd zmierzają, jak mają na imię ich dzieci, jakie będzie życie tych dzieci. I dopóki mają opowiadacza, mają kogoś, kto im opowiada ich świat, to są razem, ale przychodzi taki moment, kiedy ta grupa przestaje istnieć. Ja nie chcę spoilerować, nie wiem, kto z Państwa przeczytał Czarnego Hetmana. Jeśli jeszcze ta lektura przed Wami, to naprawdę nie chcę Wam powiedzieć zbyt dużo, ale katastrofę tutaj widzę jako koniec świata narracji. Nie mamy już do kogo mówić. Nie mam komu opowiadać, mówi narrator zbiorowy i ma rację. Nie ma nikogo, kto by go zrozumiał, kto by pociągnął jego opowieść dalej. Nawet jeżeli postanowił, że on przeżyje i nawet jeżeli on przeżył, to jest tylko odwleczenie katastrofy o jeden sezon, aż do końca zimy. Tyle. Dalej nie ma nic. I tak widzę ten koniec, tak? Bardzo antropocentryczny koniec, bo oczywiście, że tam są i wilki, i psy, i cała przyroda, cały las, który po pożarze się odradza. Ale myślę sobie, że jak umrze ostatni człowiek, albo jak na ziemi zostanie ten, który nie ma już komu opowiadać, albo ta osoba, która nie ma już komu opowiadać, bo nas nie będzie, bo nie będzie nikogo z nas, no to jest koniec. Tak to widzę. I taki być może katastrofizm antropocentryczny jest przedstawiony w tej książce. Mhm. Z tego, co powiedziałyście, można już właściwie wyprowadzić całą dyskusję, więc jestem bardzo zadowolona, ale zainteresowało... Super. Dobre otwarcie. Ale zainteresowało mnie to, co powiedziałaś dokładnie teraz, w kontekście tego, że obie jesteście pisarkami i jesteście właśnie osobami, które tworzą narracje, które opowiadają. Chciałam was zapytać, w kontekście tego, o czym będziemy jeszcze mówić za chwilę, do kogo tę narrację kierujecie? Bo, przepraszam, myślałam o tym, jadąc tutaj i patrząc sobie na pola i tak dalej, że mam wrażenie, że w naszej bańce takiej literacko-humanistyczno-przyrodniczej mamy wrażenie, że ta natura jest wszechobecna, wszyscy się przejmujemy katastrofą klimatyczną i żyjemy tym na co dzień, natomiast nie mam wrażenia, że to jest aż tak powszechne, jak nam się wydaje. Dlatego właśnie to pytanie, do kogo kierujecie swoje książki?
No więc w mojej bajce żyją ludzie, którzy czytają książki i którzy przychodzą na spotkania. I wydaje mi się, że cały świat tak wygląda, bo wszyscy moi znajomi i nieznajomi czytają książki. Dzisiaj jechałam pociągiem i siedział przede mną akurat na moim miejscu, ale go nie przeganiałam, bo miał książkę. Miał książkę o łódzkich włókniarkach z wydawnictwa Czarne. No więc cóż, mogę powiedzieć. Mnie się wydaje, że cały świat czyta, a przecież wiem, że nie. Mapę pisałam, nie, chyba Czarnego Hetmana też. Nie chcę powiedzieć, że dla siebie, ale dla ludzi takich jak ja. Czyli trochę dla siebie. Wychodzę z założenia, że piszę tak, jak lubiłabym czytać. Moja katastrofa polega na tym, że ja samej siebie nie czytam. ale przynajmniej mam tę przyjemność z pisania. W związku z czym, skoro ja nie lubię rzeczy dopowiedzianych z morałem, z przesłaniem, nie lubię rzeczy linearnych, bo nie żyję, ja nie umiem nawet myśleć chyba linearnie, bo nawet jak pracuję zawodowo, to skaczę po tekstach, nad którymi pracuję, to nie są teksty literackie. I jakoś tak się nauczyłam kojarzyć nie po kolei, tylko w poprzek słojów, po takim... Jak się przetnie skałę, to widać słoje, tak? To właśnie tak się nauczyłam patrzeć na różne rzeczy. I tak trochę buduję te teksty, w związku z czym one mogą robić wrażenie zagmatwanych albo właśnie takich, że dopiero na samym końcu wszystko się zjeżdża i w coś tam układa. A czy się układa pozytywnie czy negatywnie, to ja tego nie mówię, bo wychodzę z założenia, tak jak powiedziałam, ja lubię sama dołożyć książkom, które czytam, znaczenie. Lubię, kiedy książka ma takie szczeliny, w które wchodzi moja albo wyobraźnia, albo pobudzają mnie intelektualnie, albo emocjonalnie. Przed naszym spotkaniem było właśnie spotkanie z autorką z Rumunii, której książka jest bardzo poruszająca emocjonalnie. I właśnie otwiera takie szczeliny, w które ja wkładam siebie. I do tego zapraszam moich czytelników i czytelniczki. I chciałabym, właściwie wiem na pewno, że bardziej autorami, autorkami tych tekstów są ci, którzy czytają. W procesie czytania dla nich, dla was, dla ciebie, niż ja. Ja myślę, że to nie jest tak, że katastrofa klimatyczna jest tylko tematem w naszej bańce, bo przez długi czas rzeczywiście to była taka... To był taki temat kojarzony z lewicowością. W Stanach Zjednoczonych przez jakiś czas z Partią Demokratyczną w ostatnich czasach, ale to nigdy nie było tak, to jakby to nie jest inherentne dla tych struktur politycznych, bo warto sobie przypomnieć, że republikanie w latach 70. dość mocno ujmowali wątek ekologiczny w swoich kampaniach politycznych. W latach 90. w kampaniach prezydenckich prezydenci o tym mówili w USA, a my w Polsce bardzo lubimy kopiować od 89., co robi Partia Demokratyczna i Partia Republikańska. Natomiast u nas i w ogóle wszędzie w świecie jest już trochę tak, że nie da się zaprzeczyć temu, że świat się zmienił i nasz taki najbardziej dotykający go aspekt, ten też tak naprawdę najmniej precyzyjnie mówiąc o tej katastrofie klimatycznej, czyli pogoda, dotyka nas codziennie.
I w Polsce jesteśmy pod tym względem bardzo uprzywilejowani, ponieważ mieszkamy w takiej strefie klimatycznej, że wciąż dalekie są nam skrajne zjawiska pogodowe, chociaż one się oczywiście zdarzają, ale są nieporównywalne z tym, co na przykład się dzieje w Azji Południowej. Byłam w zeszłym roku na takim stypendium w USA, gdzie mieszkaliśmy w Iowa, która jest znana z tego, że jest stanem rolniczym i są głównie pola kukurydzy. Jak tam jechałam, to wszyscy się ze mnie śmiali, że ja tam będę robić, bo tam jest tylko kukurydza. I ja sobie wyobrażałam, że to jest taki stan, który jest bardzo zielony i ekologiczny. Jak tam przyjechałam, okazało się, że to jest jeden z najbardziej skażonych stanów w USA, ze względu na to, że to rolnictwo skupione na monokulturze, czyli praktycznie wyłącznie na tej kukurydzy, odprowadza ogromne ilości nawozów do wód gruntowych. I w ramach jednej z atrakcji tam pojechaliśmy na taką farmę. Zabrano nas, żeby tam pokazać farmę amerykańską. I tam ten farmer, który nosił wszelkie emblematy wskazujące na to, że głosuje na partię republikańską, mówił nam o tym, jak katastrofa klimatyczna wpływa na jego dochody. I żeby nie było, ci farmerzy w Stanach Zjednoczonych, to są bardzo duże gospodarstwa z ogromnymi przychodami rocznymi, więc oni bardzo szybko zorientowali się, że katastrofa klimatyczna, której do tej pory się zaprzeczano, bo taki był nurt polityczny, jednak ich bije po kieszeni. Więc ja mam wrażenie, że ta zmiana jakby siłą rzeczy musi zajść, bo wyborcy konkretnych partii politycznych, które formują takie dyskursy, na których się wzorują też inne kraje, po prostu wiedzą, że to ich dotyka. Natomiast warto też pamiętać, że my mówiąc właśnie z perspektywy krajów europejskich, wciąż jakby nie mamy takiego pełnego oglądu na to, co zachodzi w świecie, bo na tym samym stypendium była ze mną dziennikarka z Pakistanu, która opowiadała mi, że przed przyjazdem tam w lipcu czy w sierpniu po raz pierwszy odmówiła zlecenia dziennikarskiego, ponieważ poproszono ją, żeby pojechała do jednej z prowincji pakistańskich zrobić reportaż o panujących tam upałach, które dochodziły wtedy do 50 stopni Celsjusza. To jest temperatura, w której po prostu się umiera. I ona powiedziała, że ona się bała tam pojechać, że była w różnych miejscach, robiła różne reportaże, też dotyczące jakiejś zorganizowanej przestępczości, przemocy wobec kobiet, ale że tam się po prostu bała pojechać. I więc ja mam wrażenie, że to jest trochę to, że my tak cały czas też mówimy o tym, że to jest tak, że to tylko bańka się tym zajmuje, że to my się przejmiemy ekologią, to jest pokłosie tego, że tak nas starano się podzielić, ale w rzeczywistości wszystkie współczesne wydarzenia mają w sobie podłoże tego, że zmienia się klimat, bo wojna, która teraz się toczy w Ukrainie, ma silny, bardzo silny aspekt związany z surowcami. Zresztą wszyscy wiemy, że rozmowy toczą się w kółko teraz o węglu i o przedziurawionym Nord Stream. I ma to oczywiście związek z tym, że część państw starało się przekwalifikować na zieloną energię, a z kolei Niemcy postanowili zamknąć wszystkie swoje elektrownie atomowe. Więc ja mam wrażenie, że trochę musimy odzyskiwać te rozmowy, bo tak łatwo nam jest etykietować, że a to jest już polityka, to jest gospodarka zasobami, to są surowce, ale to jest wszystko powiązane ze sobą w ramach przyrody, środowiska, ekologii, katastrofy klimatycznej, zwał jak zwał, to są wszystko etykietki, ale tak naprawdę to jest sedno tego, w którą stronę zmierza polityka światowa dzisiaj. W kontekście tego, o czym mówisz, bo to jest bardzo ciekawe, ale też trochę symptomatyczne, chciałam cię zapytać, was zapytać, gdzie w tym wszystkim jest przyroda? Bo mówimy o tym cały czas z perspektywy człowieka, to jest też to, o czym ty wspomniałaś, że twoi bohaterowie i ich narracje prawdopodobnie umrą, natomiast przyroda zostanie. I zastanawiam się, czy w ogóle istnieje jakieś wyjście poza tę antropocentryczną narrację, w której przyroda interesuje nas być może w tym momencie, kiedy właśnie zaczyna dziać się coś, w sensie dzieje się od dłuższego czasu, ale zaczyna dziać się coś, co nam zagraża bezpośrednio, tak jak na przykład brak ciepła w domach zimą, czym się teraz wszyscy przejmujemy, i w trochę większej perspektywie, jak podnoszenie się poziomu mórz albo jakieś zjawiska naturalne, które nas zaczynają dręczyć w Polsce, tak jak powiedziałaś, umiarkowanie, ale w skali światowej bardzo poważnie. Znaczy, ja uważam, że my jesteśmy przyrodą. I w ogóle na to
twoje pytanie, czy istnieje możliwość jakiegoś innego oglądu przyrody z punktu widzenia antropocentrycznego, ja myślę, że odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo z jednej strony jakby nie ma co się łudzić, to jest utopijne założenie, że będziemy w stanie patrzeć na coś z perspektywy innej niż ludzka, no bo po prostu jesteśmy ludźmi, więc zawsze będziemy, to jest truizm, no ale tak jest, zawsze będziemy mieć swoją perspektywę i wszelkie próby wyobrażania, czy wcielania się, czy próby zrozumienia innej zmysłowości będą nosić w sobie pierwiastek przefiltrowania przez nas, przez człowieka, co nie uważam, że jest złe, tak jest po prostu. Natomiast to, co mnie bardzo uderza, to usilne rozdzielanie nas od przyrody, bo uważam, że jesteśmy i przyrodą, i naturą i myślę, że to stare zestawienie cywilizacja kontra natura jest bardzo zużyte i zupełnie nieprzystające do tego, z czym się mierzymy w XXI wieku. Więc ja myślę, że podstawowym problemem jest to, że wciąż w wielu opowieściach właśnie staramy się nas stawiać w takiej kontrze, a przecież to jest świat, ekosystemy, to jest ogromna złożona sieć, której człowiek jest bardzo ważnym elementem i jedno bez drugiego nie może istnieć i to nie jest tak, że stoimy po dwóch przeciwnych stronach. Wydaje mi się, że ten sposób myślenia jest po prostu szkodliwy, że też ogranicza nas, jeśli chodzi o poszukiwanie rozwiązań czy współpracę nie tylko pomiędzy ludźmi, ale też współpracę taką międzygatunkową, co brzmi pewnie trochę jak jakieś takie fanaberie, ale jakby wydaje mi się, że przesuwanie też takich definicji, właśnie używanie, poszerzanie tego języka pomaga trochę w zniesieniu tej kontry. Ale myślisz, że to się dzieje w jakimś szerszym zakresie? Bo mam wrażenie, że część tego dyskursu o katastrofie ekologicznej pokazana na przykład w książce Pod białym niebem Elizabeth Kolber polega na takiej fantazji, że właśnie człowiek ze swoimi możliwościami technicznymi uporządkuje tę naturę albo właśnie dzięki tym możliwościom znajdzie sposób, żeby wrócić do tego teoretycznego złotego wieku, kiedy nad naturą w miarę panowaliśmy. Sorry. Niestety obawiam się, że... Znaczy ja znowu będę czarnym głosem i kraczącym krukiem, ale wydaje mi się, że trochę to jest tak, że na pewnym poziomie jest opozycja pomiędzy ludźmi a przyrodą i naturą. Ostatnio słuchałam podcastu Anny Dudzińskiej no właśnie, o piasku. Okazuje się, że piasek jest deficytowym bardzo towarem na ziemi, dlatego że piasek jest elementem składowym betonu. A urbanizacja i ucentrowienie życia ludzkiego w miastach coraz większych wymaga kolejnych inwestycji i coraz więcej betonu. Co więcej, no właśnie na naszym poziomie polskim dbałość o przyrodę może polegać na tym, że zaprotestujemy przeciwko wycince drzew. Natomiast na poziomie powiedzmy Emiratów Arabskich to jest kwestia tego, że wybudowano w ciągu ostatnich kilku lat 5 nowych wysp. Wysp wielkości kraju, miasta, dużego miasta, takiego małego kraju. I to są wyspy, które są posadowione na pewnym ekosystemie. Tam nawieziono piasek z innego zupełnie kontynentu, ale nie z pustyni, bo pustynny piasek się do niczego nie nadaje. I zasypano, dosłownie pogrzebano żywcem rafę koralową, razem rafy koralowe, są hektary, razem z całym żyjącym tam ekosystemem. I zrobiono to z premedytacją, w krótkim czasie, za ogromne pieniądze i postawiono tam nowe miasto. Wspaniały nowy świat Huxleya.
No nie Huxleya. Ale myślę sobie, że dokładnie to samo robimy zwierzętom, ale nie tylko zwierzętom. Robimy to wszystkiemu, co żyje, systematycznie od lat tutaj w Polsce też i to tutaj teraz odra. Czy człowiek i przyroda są po tej samej stronie? Ja nie znam istot, które by zatruwały to, co sprawia, że one żyją, tak? W ogóle sobie nie wyobrażam, że zwierzęta mogłyby wypuszczać systematycznie truciznę do rzeki, która je karmi, nawilża i sprawia, że żyjemy. Podobnie jest z drzewami. Ostatnio o tym rozmawiałam. Ja na przykład jak kwitnie morze od sinic, to ono to wszystko tam umiera, bo wypuszcza toksyny sinica. No w porządku. Na tym materiale potem jest zbudowane coś następnego. Właśnie, tak? Bo jakby... Po pierwsze włożyłaś mi w usta coś, czego ja nie powiedziałam. Nie. Ja mówię ze swojej perspektywy. Nie powiedziałam, że ty to mówisz. Ale bo wiesz, bo na przykład to w takim razie, skoro człowiek nie jest naturą, to czym on jest? Czy biologicznie jest, natomiast czy my rzeczywiście widzimy się jako część tej natury, z której no, korzystamy w takim stopniu stricte gospodarczym, tak jak powiedziałaś to o Emiratach, ale przecież w Polsce też się to dzieje na o wiele mniejszą skalę. Na przykład plaże bałtyckie, które są co roku odnawiane, bo morze je zabiera, piasek jest wyciągany z głębi morza, też ekosystemy są tam niszczone. Więc jakby biologicznie na pewno nie można zaprzeczyć temu, że człowiek jest częścią natury, ale my się chyba tak nie do końca widzimy. Bo ja jakby należy rozgraniczyć to, nikt nie będzie usprawiedliwiał złych działań człowieka w kontekście tego, co się dzieje z przyrodą, no bo to jest oczywiste, tak? O tym teraz rozmawiamy. Natomiast wydaje mi się, że takie pogłębianie tego ryftu, to stawianie granicy, że my przeciwko tej przyrodzie, naturze, nikomu nie pomaga, poza tym, że sami się po prostu zatapiamy w tej narracji i jakoś tak melancholizujemy się w niej. Bo podstawowym problemem jest zrozumienie tego, że jeśli się zasypuje rafy koralowe, to się krzywdzi nie tylko cały ekosystem morski, ale krzywdzi się, my samych siebie krzywdzimy. Na pytanie, kim jesteśmy, jeśli nie jesteśmy częścią odpowiadam, jesteśmy częścią natury, ale samobójczą częścią natury. No to wiesz, to jest już, to jakby, czyli jesteśmy częścią natury, tak? Samobójczą. Sorry, jest ta część, która chce żyć i ta, która zabija. Jakby, to jest już co innego, nie? Jakby, czyli jednak znosimy te antytezy pomiędzy naturą i człowiekiem. No, takiej antytezy w ogóle nie ma, tak? Bo ja nigdy nie powiedziałam, że człowiek nie jest częścią natury. Natomiast uważam, że jest ogromna różnica pomiędzy tymi, którzy zabijają, chociaż to jest proces nie do zatrzymania, bo jest ludzi bardzo dużo i będzie nas coraz więcej, a tymi, którzy chcą żyć. Ludzie chcą żyć, ale niestety wygląda to tak, że żyjemy dzięki temu, że zabijamy inne organizmy, całe ekosystemy. Zwierzęta też żyją dzięki temu, że zabijają inne organizmy. Proszę? Zwierzęta też żyją dzięki temu, że zabijają inne organizmy. Nie na tak masową skalę i nie w efekcie takim, który się obróci przeciwko nam. Bo za chwileczkę zabijemy samych siebie. To już jest smok, który zżera swój własny ogon. Jakby, ja generalnie tak trochę tutaj... truję, to jest może złe słowo, ale... jakby sama dokonuję takich wyborów, gdzie staram się ograniczyć mój impact na środowisko. Nie wiem, przyszłam na wegetarianizm, napisałam książkę o katastrofie klimatycznej. Jest to dla mnie ważny aspekt, ale jednocześnie uważam, że taka negatywna narracja o człowieku, że po prostu my jesteśmy tymi strasznymi mordercami, którzy zabiją wszystko, nic po nas nie zostanie, tylko jałowa ziemia, jest ślepą uliczką i jest też nieprawdziwa. Ludzie są różni i cywilizacje są różne jakby wydaje mi się, że takie mówienie o człowieku jako o tym najgorszym, co się przydarzyło Ziemi, po prostu wręcz sprowadzanie do jakiegoś takiego poziomu złośliwego pasożyta,
jest szkodliwe, że to po prostu wrzuca nas na jałowy bieg dyskusji. Właściwie stamtąd już się nigdzie nie da pójść. Można rzucić wszystko, nie ma żadnego rozwiązania na to, bo jesteśmy źli przez to, że jesteśmy ludźmi. A ja myślę, że człowiek, ja lubię być człowiekiem i myślę, że ludzie są fajni i robią złe rzeczy i robią głupie rzeczy, ale generalnie ludzkość ma naprawdę potencjał, żeby wykaraskać się z wielu trudnych spraw. A tak z czystej, polemicznej ciekawości, czym właściwie można bronić człowieka? W sytuacji, kiedy jesteśmy wynalazcami chowu przemysłowego, zasypujemy rafę, wycinamy Amazonię. Jakby indywidualne wybory tak, natomiast nie bardzo widzę jakby pole do optymizmu, jeżeli chodzi o człowieka masowo. Chciałabym się od razu też odnieść do tego, że wcale nie uważam, że po człowieku zostanie tylko jałowa ziemia albo że wszystko zniknie. Wydaje mi się, że jeśli już mówimy o katastrofie i o takim naprawdę końcu ludzkości, może to nie bardzo dobrze brzmi, ale taką rzecz też sobie możemy wyobrazić, to Ziemia się odrodzi i życie będzie trwało dalej. Takie właśnie typu rośliny, zwierzęta. To jest to, o czym ty piszesz też, między innymi. Natomiast Ty z kolei, Olga, mówisz o tym, że indywidualne wybory mogą być pozytywne. Po pierwsze, nie uważam, że dobrą rzeczą jest przerzucenie odpowiedzialności, pełnej odpowiedzialności tylko i wyłącznie na... Nie, chodziło mi o takie budowanie indywidualnego optymizmu, ale w szerszym zakresie rzeczywiście. Cudownie jest, kiedy nie bierzemy zrywek i dbamy o to, żeby było jak najmniej plastiku w naszym życiu, ale to nie my ten plastik produkujemy, to nie ja. Tak? My jako ludzie, ale nie ja jako Basia. W związku z czym nie jestem odpowiedzialna, mogę nie wziąć zrywki albo wybrać szklane opakowanie albo biodegradowalne, ale to nie zmienia faktu, że te butelki już zostały wyprodukowane. Sam plastik nie jest zły. Zła jest masowość jego wykorzystania. Plastik też ratuje życie. Zobaczcie, co się dzieje w medycynie, tak? To jest wynalazek, który jest okej, który jest dobry, tyle tylko, że nie w takiej skali. To jest jedna rzecz. A jeszcze chciałam tam wspomnieć, ale to za chwilę. Ale ten plastik to jest ciekawy przykład, bo myślałam o tym dzisiaj w kontekście pandemii, która też była postrzegana w pewnym momencie trochę jako taka kara natury dla człowieka, no bo wiadomo, że ten wirus przeskoczył ze zwierząt na ludzi i że wzięło się to między innymi pośrednio z fatalnych warunków, w jakich zwierzęta są hodowane, przetrzymywane i zabijane. I wydaje mi się, że ta pandemia to jest dobry przykład, bo kiedy było zagrożone nasze zdrowie i życie, to przestaliśmy się przejmować tym. Nie wiem, czy pamiętacie początek pandemii, ale ja to pamiętam z Warszawy, że ulice były zasłane maseczkami i jednorazowymi rękawiczkami. Masakra, tak, to prawda. I nagle kwestia plastiku zupełnie przestała nas interesować. I nie mówi się o tym, co się oczywiście, że się nie mówi, no bo ratowaliśmy swoje życie, ale ile plastiku naprodukowała pandemia, chociażby w postaci tych rękawiczek. Cofnęliśmy się w rozumieniu tego, co jest jednorazowe i nam potrzebne, a co jest jednorazowe i nam niepotrzebne o kilka lat. Natomiast jeszcze mam takie spostrzeżenie dotyczące tego, kim jesteśmy jako ludzie. Mam takie poczucie, może właśnie w kontekście drzew, tak? I lasów, i tego, że no właśnie teraz jest wycinany las, do którego chodzę na grzyby, że i też Lasu Wolskiego, o którym pisałam opowiadania w takim zbiorze Naturalnie. On jest inaczej dystrybuowany, nie można ich kupić, on można pobrać za darmo ze strony Małopolskiego Instytutu Kultury. I tam jest bardzo dużo o przyrodzie i między innymi o Lesie Wolskim i o drzewach. I mam takie skojarzenie bardzo silne, że jesteśmy na ziemi tymczasem. Że ja jestem na ziemi tylko bardzo krótki czas w stosunku na przykład do tego, jak długo żyje drzewo. I trochę jakbyśmy mieli to przenieść, tak, długość życia drzew, tych naturalnie rosnących, a nie hodowanych i potem wycinanych i sadzonych na nowo, tylko takich, które mogą żyć w ich rytmie i jak żyją kilkaset lat i człowiek, który żyje kilkadziesiąt, to przekładając to na
dalej idąc tą analogią, to mielibyśmy jakąś istotę typu owad, który żyje tydzień, miesiąc, coś takiego, taka skala. I teraz wyobraźmy sobie, że mrówki albo osy żyjące z nas, załóżmy, postanawiają nas wycinać. Zabijają osobniki uszkodzone albo to takie futurystyczne i trochę science fiction. Albo zaczynają... palić nami w piecu. Proszę? Palić z nami w piecu i mają taką kulturę, że mogą sobie wyhodowywać tylko młode osobniki ludzkie, bo one będą ich karmić. Trochę tak robimy z drzewami, nie? Ja wiem, że drzewa nie mają, że to jest antropomorfizowanie drzew. Ja wiem, że to jest nadużycie, ale czasem trzeba dojść do nadużycia i mentalnie, i ściany, żeby zobaczyć, że możemy oddać podmiotowość istotom, które teraz tej podmiotowości nie mają. Wydaje mi się, że i rzeki, i lasy, każdy, kto tam wchodzi, każdy, kto tego doświadczył, tak mi się wydaje, że każdy, że to nie jest odosobnione uczucie, że mamy jako ludzie poczucie, że te obszary mają swoją osobowość, że nie są nikim, że nie są czymś, że żyją, że tam jest życie. I oddać im podmiotowość, to jest rzecz, o której myślę. Nie tylko zwierzętom, także obszarom przyrodniczym, takim jak właśnie całe duże ekosystemy. Pytałaś wcześniej o to, co jest dobrego w ludziach, tak? Co... Nie, jaki aspekt stosunku człowieka do natury, szczególnie współcześnie, może nas napawać jakimś optymizmem. Ja w ogóle myślę, że to jest bardzo tragiczna relacja. W tym sensie, że to, co jest największym zagrożeniem dla nas wszystkich, czyli konglomerat gazów cieplarnianych, to jest coś, co nie zostało wyprodukowane w złej wierze. Ludzie chcieli poprawić swój byt jakby istot, które im współtowarzyszą, i to jest być może pokłosie tego, co sprawiło, że nam się żyje wygodniej, to znaczy rewolucja neolityczna, rewolucja przemysłowa, to są te momenty, które sprawiły, że ludzie żyją znacznie dłużej, że nie umierają na banalne choroby, że dzieci przeżywają niemowlęctwo i nie umierają masowo przed 5 rokiem życia, że coraz więcej obszarów świata ludzie mają dostęp do podstawowych zasobów, więc jakby świat się poprawia i jest nam lepiej, ale jednocześnie świat się pogarsza przez to, że nam się poprawia. I wydaje mi się, że ta intencja jest ważna, bo to jest jakiś taki trochę paradoks i nawet istnieje taka teoria futurologiczna, że być może nie ma bardzo zaawansowanych cywilizacji we wszechświecie, ponieważ zawsze dochodzi do takiego punktu, kiedy cywilizacja po prostu musi zniknąć, bo ona nie jest w stanie przekroczyć pewnego punktu rozwoju, bo sama siebie niszczy przez to, że się rozwinęła za bardzo. Jest to bardzo smutne. Jest to jedna z teorii. Natomiast wywołuje to taki tragiczny konflikt wewnętrzny, kiedy się o tym myśli, bo ja sobie tak myślę, ja nie chciałabym, żebyśmy żyli jak przed rewolucją przemysłową, nie chciałabym być zwłaszcza kobietą w tamtym czasie, nie chciałabym, nie wiem, mieć dostępu do usług ginekologicznych, które były dostępne w XIX wieku, w żadnym wypadku. Jakby to wszystko to są zdobycze, dzięki którym mi jest lepiej, mojej rodzinie jest lepiej, ale jednocześnie jakby to jest bezpośrednia przyczyna tego, że środowisko jest w takim, a nie innym stanie. Więc to jest jedna rzecz, bo wydaje mi się, że to nie jest kwestia ani indywidualnych wyborów, ani ideologii politycznych w pewnym sensie, że jednak ten rozwój przemysłowy to było coś, co wynikało też z chęci lepszego życia po prostu. Natomiast wiesz, ja
Wydaje mi się, że ludzie mają w sobie wiele dobrych intencji i jakby ciężko mi się przerzucać tym, że Bolsonaro wycina dżunglę w Brazylii, ale jest bardzo wielu skutecznych aktywistów albo polityków, którzy robią dobrą robotę, chronią gatunki, przykuwają się do drzew, przeprowadzają skuteczne kampanie polityczno-społeczne, czy że jakiś tam prezes firmy sportowej z Argentyny oddał cały wielki obszar czy całą firmę dla ochrony. W sensie jakby to nie ma sensu. Są różne metody postępowania i to jest oczywiste, że są ludzie, którzy robią w mojej opinii źle i tacy, którzy robią w mojej opinii dobrze. Więc no to jakby jak z każdym zagadnieniem politycznym. Natomiast wydaje mi się, jest trudny temat, dlatego że jak właśnie się w niego zagłębimy, to trochę sobie zdajemy sprawę z tego, że gdyby nas ktoś zapytał, czy chcielibyśmy, żeby to wszystko jeszcze raz potoczyło się tak samo, to byśmy pewnie powiedzieli, że tak, bo byśmy nie chcieli żyć w gorszym świecie. To, co uważam jest punktem, który jest trudny i o którym się nie rozmawia, to to, że od lat 60. właściwie było wiadomo o tym, jak działają gazy cieplarniane i były bardzo, bardzo konkretne prognozy co do tego, jaki może być efekt tego. I tu jest bardzo wielka wina polityków, którzy się dali zlobbować przez wielkie firmy wydobywające ropę, ponieważ no właściwie wtedy zaczęło się to przerzucanie odpowiedzialności na indywidualnego odbiorcę, o czym zresztą już wspominałyście. I taka bardzo silna kampania, która w końcu odniosła skutek, to znaczy takiego spychania tego tematu i odsuwania tej potrzeby rewolucji energetycznej w przyszłość, bo to się po prostu nie kalkulowało ludziom, którzy się zajmowali biznesem olejowym. I coś, z czym Państwo są pewnie bardzo dobrze zaznajomieni, bo to jest taki najczęstszy greenwashing, czyli jakby uekologicznianie czegoś do celów marketingowych, ale nie w rzeczywistości. Bo po prostu teraz jest dobrze PR-owo, żeby coś wyglądało na ekologiczne. To jest właśnie hasło ślad węglowy. Na przykład jak się kupuje bilety lotnicze, to można dopłacić 2 zł, żeby zniwelować swój ślad węglowy. Albo w niektórych hotelach można dopłacić, żeby zniwelować swój ślad węglowy. Albo czasami piszą w hotelach, żeby nie używać zbyt wielu ręczników, bo wtedy ślad węglowy będzie mniejszy. I po polsku to nie brzmi aż tak dobitnie, ale po angielsku to jest carbon footprint, czyli no dosłownie ślad stopy ludzkiej, no bo kto ma footprint poza nami. I nawet jak się to wpisze w Google, to pojawią się w grafikach takie ślady stópek, które są czarne albo zielone, w zależności od tego, jak kto to interpretuje. I to nie jest termin, to jest podstawowa jednostka, w której się często teraz określa taki nasz impact środowiskowy, ale to nie jest termin, który został rozpropagowany przez naukowców, tylko to jest termin, który wypromowała firma PR-owa zatrudniona przez jedną z firm zajmujących się wydobyciem ropy, po to, żeby właśnie odsunąć ten aspekt polityczny, że jakby ciężar główny zatrucia środowiska skupia się jednak na międzynarodowych firmach albo na tych największych rządach, które mają wpływ na politykę globalną. I to jest przesunięte na to, żeby ludzie się jednak rozdrobnili, skupili się na tym, że no, muszę pilnować swojego śladu węglowego, muszę pilnować tego, co ja robię indywidualnie, a prawda jest taka, że znacznie ważniejsze są nasze wybory polityczne. Więc wiesz, ja myślę, że cała, jakby sam fakt, że o tym się mówi, że to jest aspekt wyboru politycznego, nawet jeżeli ktoś o tym nie myśli w ten sposób, to jednak to, że się zastanawiamy nad tym, co z węglem, co z polskimi elektrowniami, to jest aspekt myślenia o środowisku też. To, że są Państwo tutaj i nas słuchają, myślę, że to jest pozytywny aspekt tego, co człowiek robi w stosunku do przyrody. Chciałabym przynajmniej, żeby tak było. Ja odbyłam tych rozmów w ciągu ostatniego roku bardzo dużo, w bardzo różnych miejscach. Mogę powiedzieć, że zdecydowanie też poza taką bańką, jak to nazywamy, tak? I to jest temat, który żywo wywołuje dyskusję, bo to jest coś, co wbrew pozorom dotyka bardzo mocno nas wszystkich. No tak, tylko problem zaczyna się, tak jak powiedziałaś, w momencie, kiedy musielibyśmy z czegoś zrezygnować. I bardzo miło, że sobie tutaj siedzimy i dyskutujemy, ale czy naprawdę chciałybyśmy teraz wrócić do lodowatego hotelu, bo tak będzie ekologiczniej? No.
To jest trochę pytanie też o to, kogo zapytamy, czy jest mu dobrze i czy jest mu komfortowo i wygodnie, bo my byśmy pewnie powiedziały, że nie zrezygnujemy z wysokiej jakości obsługi medycznej, ani z ciepłego, ciepłej biblioteki albo ciepłej księgarni, ani z naszego ulubionego flat white na przykład. Natomiast jeżeli zapytamy o to samo kobietę w moim wieku z Indii albo z południowej Afryki, to odpowiedź może być zupełnie inna. Bo dla ogromnych rzeszy ludzi, nie chcę powiedzieć, że większości lub mniejszości, bo nie mam takiej wiedzy. I nie wiem, czy to jest 49% czy 51%, ale dla bardzo wielu ludzi to, co się teraz dzieje, jest skrajnie niesprawiedliwe, bo tak, Europa jest, a zwłaszcza kraje w umiarkowanej strefie klimatycznej są uprzywilejowane i mamy bardzo dobrze, ale druga strona medalu jest taka, że wyeksploatowaliśmy ziemię do tego stopnia, że ludzie, którzy mieszkają w slumsach, ja naprawdę tego nie mówię po to, żeby się napawać tym, że jestem bardzo dobra i że mam taką świadomość, tylko trochę też nie możemy zmienić punktu widzenia na punkt widzenia zwierząt, ale możemy zmienić punkt widzenia na punkt widzenia innych ludzi. I nie chciałabym być kobietą w XIX wieku albo jeszcze wcześniej i nie mieć tego dostępu, który teraz mam, ale nie chciałabym też być kobietą, która nie ma żadnych, dzisiaj, teraz, nie ma po pierwsze żadnych praw, a po drugie żadnej opieki, ani medycznej, ani socjalnej. I są takie bardzo duże obszary ziemi, gdzie właśnie tak się dzieje. I owszem, dzieci przeżywają, ale w wieku lat 3, 5, 7 idą do pracy, nie do szkoły. I nie bawią się zabawkami, tylko robią te zabawki. To jest dalej to samo oblicze ludzkiej katastrofy. I my możemy oczywiście mówić o tym, że musimy zmienić punkt widzenia, że trzeba bardziej sprawiedliwie zarządzać zasobami. No trzeba, tylko że ja na to nie mam żadnego wpływu. Moja bezradność jest najgorszym doświadczeniem, jakiego doświadczam. Świadomość i brak możliwości działania. Nawet jeśli będę aktywistką, nie zmienię decyzji politycznych, które zapadają na zupełnie innym poziomie. Wszystko, co mogę, to zagłosować, bo 100 lat temu jako kobieta dostałam taki prezent od moich poprzedniczek. I to, co mogę zrobić, to zrobić przy urnie i postulować, żeby pewne rozwiązania znalazły się w prawie. Bo zobaczcie, co się stało na przykład z... Mam przykład i delfinów, i wielorybów. Delfiny po pierwsze zostały jako pierwsze uznane za non-human beings i są chronione i mają zupełnie inny status niż pozostałe... Nie ma ssaków wodnych, więc pozostałe istoty żyjące w oceanach i morzach. A drugi przykład to są wieloryby. I to też jest pozytywny przykład. Może tak, kiedy ludzie doprowadzili już do prawie wyniszczenia albo nawet wyniszczenia pewnych gatunków, dzięki aktywistom do konstytucji wpisany został zakaz, tak, polowania na zwierzęta objęte tam jakąś ochroną. I teraz zobaczcie, jak to przenosi ciężar. To nie zapobiega zabijaniu, bo dalej są kłusownicy. Tylko zobaczcie, jak to zmienia ciężar. Teraz wcześniej było tak, że ci, którzy zabijali, polowali na przykład na wieloryby, byli uważani za bohaterów i robili to w prawie. A ci, którzy się temu sprzeciwiali, robili to nielegalnie i doznawali szykan, delikatnie rzecz mówiąc. Po zmianie prawa, musiał minąć pewien czas i musiały zapaść pewne decyzje właśnie polityczne, to o czym ty mówiłaś, tak? Balans się zmienił. Ci, którzy zabijają,
muszą się ukrywać i robią to nielegalnie. A ci, którzy bronią życia, nie są już nazywani oszołomami czy wariatami, tylko działają w imieniu prawa. Przynajmniej co do zasady tak to wygląda. No w rzeczywistości wiemy, jak działają mafie, jak są skorumpowane. Ale to jest pierwszy krok. To są nasze działania, nie tylko do przywiązywania się do drzew, ale także do tego, żeby właściwie podejmować decyzje polityczne, żeby głosować na tych, którzy dają nam gwarancję ochrony środowiska. Tak, ale to, co powiedziałaś, pokazuje ciekawy paradoks i znowu jest jakby argumentem w tym sporze, który tutaj toczymy, czy człowiek jest częścią natury, czy jednak uważa siebie za coś ponadto, bo powiedziałaś, że wieloryby i delfiny zostały objęte ochroną w momencie, kiedy zostały uznane za nieludzkie istoty ludzkie. Czyli przyznajemy im prawo do ochrony, bo uznajemy, że są gdzieś w jakimś aspekcie podobne do nas. Natomiast to nie jest prawo ochrony wiążące się z tym, że one są po prostu częścią życia, częścią natury. Bo tego prawa nie przyznajemy krowie, owcy, kurze. Tak, to jest rzeczywiście bardzo trafna uwaga. Człowiek decyduje, co jest objęte ochroną, a co nie. Gdy tymczasem tak naprawdę immanentne i fundamentalne jest prawo do bycia sobą, tak? Wilk ma prawo być sobą, pies sobą, owca sobą i nie musi być naszym pokarmem. Natomiast to jest dużo głębszy temat. Temat, który dotyka religii, wielkich monoteistycznych religii, które nam wmówiły, że jesteśmy panami stworzenia i mamy sobie czynić ziemię tym, co uczyniliśmy właśnie tej ziemi. I przyznawanie ludziom prawa do decydowania o życiu i śmierci istot żywych jest z gruntu złe, ale ma bardzo mocne korzenie religijne. I nawet nie chcę mówić, że tylko nasz polski katolicyzm albo ogólnoświatowe chrześcijaństwo albo judeochrześcijaństwo. Nie. Bardzo wiele religii i uważam, że po to zostały w ogóle stworzone, żeby człowiek miał pretekst, żeby sam sobie mógł dać prawo do tego, co robił, bo to, co robi, jest, no chciałoby się powiedzieć, że nie ludzkie, ale właśnie bardzo ludzkie. Ja myślę, że w ogóle ten przykład z wielorybami jest dość ciekawy, bo z tego, co się orientuję, to na wieloryby wciąż można polować legalnie, między innymi na Islandii i nie wiem, czy nie w Japonii. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne kraje to dopuszczają. Nie wiem, czy w ogóle istnieje kusownictwo wielorybnicze dzisiaj. Przystałam do zbadania. Nie wyobrażam go sobie za bardzo, jakby po co i jakby to miało wyglądać. A wieloryby przed taką masową zagładą ocaliło przekształcenie gospodarcze, bo tłuszcz wielorybi był jednym z najważniejszych surowców w pewnym momencie w gospodarce światowej, a potem przestał być potrzebny i te wieloryby mogły się odrodzić. Zresztą jest taka ciekawa książka, która się nazywa chyba Dzikość, która wyszła w Krytyce Politycznej i tam jest część o wielorybach, która w ogóle fantastyczna rzecz, bo przesuwa definicję kultury też na aspekty zwierzęce i mówi o tym, że wieloryby na świecie to były różne rodziny, które posługiwały się różnymi językami. To zostało zweryfikowane naukowo. I one, jakby to były różne, tak przenosząc na takie kategorie ludzkie, jakby to były różne ludy, które mają różne dialekty. I na przykład w tym szczycie kusowniczym, w tym szczycie mordowania wielorybów, część z tych języków i tych kultur wielorybich, ona zginęła. To w ogóle to już nie wróci. I to też jest taki aspekt żałoby po przyrodzie, czy znikania przyrody, z którego sobie nie zdajemy sprawy, że tam jest więcej i głębiej, bardziej skomplikowanie niż po prostu kategoria gatunku. Ale to też jest coś jakby, co odnosi się do tego, o czym obie mówicie, to znaczy ten trudny konflikt pomiędzy tym, że zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jednostkami, które żyją w demokracji,
nie bezpośrednio, bo możemy głosować, no mogłybyśmy się zgłosić na jakiś urząd, aktywizm. I myślę, że powinno paść słowo, które jeszcze nie padło, czyli kapitalizm, bo teraz jest takie modne określenie, że to jest tak zwany późny kapitalizm, które sugeruje, że ten kapitalizm jest już jakieś takiego przesilenia czy schyłku. Internet tak lubi komentować rzeczy, że w czasach późnego kapitalizmu, czyli teraz. Ale rzeczywiście w tym takim trochę memicznym ujmowaniu tego tematu jest poczucie, że jesteśmy w jakimś przesileniu systemu. I niezależnie, czy damy temu etykietkę kapitalizm, czy po prostu będziemy się zastanawiać nad kształtem gospodarki, to wiemy, że po pierwsze akumulacja kapitału jest chorobliwie gigantyczna w pewnych dziedzinach życia, że kapitał, generujący kapitał, po prostu to nas zjada. To, jak pieniądze są rozłożone w świecie, to jest wada systemu kapitalistycznego i zresztą to się już raz wydarzyło. To znaczy na początku XX wieku dokładnie taka sama akumulacja kapitału zachodziła. Zresztą pisali o tym znani badacze i Marx i Engels. To są właściwe nazwiska, które można przywołać. I co zniosło tę akumulację kapitału, to były wojny. I to brzmi strasznie, ale jakby wtedy się to wyzerowało. Druga wojna światowa wyzerowała Europę pod tym względem. A wojny światowe doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone stały się imperium, bo one przed tym wcale żadnym imperium światowym nie były, tylko ich gospodarka urosła na tym, że gospodarka Europy zupełnie upadła po wojnach światowych. I ja nie wiem, co będzie dalej. Mam też takie poczucie, że ten system jako taki z jednej strony daje mi wygodne życie, ale z drugiej strony te wady, które powodują, że jakby wyrażamy to poczucie braku sprawczości na sprawy, które są bardzo istotne, bo decydują o naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci, jeśli je mamy, że tu coś nie działa. I jakby w tym możemy zamknąć pewnie wszystkie aspekty, o których mówimy, bo i ogromną stratyfikację społeczną w kontekście porównywania różnych krajów, czyli Europa i Indie, ale też ogromną stratyfikację wewnątrz tych krajów, bo Indie to jest kraj z jednym z największych rozstrzałów drabiny społecznej, jak sobie w ogóle można wyobrazić. I gwarantuję Państwu, że tam opieka medyczna jest na znacznie lepszym poziomie niż w Polsce, jeśli się tylko ma odpowiednie pieniądze. I jakby... Dlatego też wydaje mi się, że to pytanie, które ty zadałaś, takie trochę, wiesz, poruszające temat, co właściwie ludzie w tej przyrodzie dobrego, ale też co my właściwie sami sobie dobrego robimy, jest trochę nieodpowiadalne, bo to jest zbyt wielkie pytanie, żeby na nie po prostu udzielić odpowiedzi, zwłaszcza jeżeli jesteś jednostką. Wydaje mi się, że to jest ważne, że to pytanie jest stawiane, że ono jest formułowane i nie sądzę, że istnieje na nie po prostu zwykła pojedyncza odpowiedź, zwykłe jedno rozwiązanie, ale jakby kryzys, który teraz mamy, w którym jesteśmy, kryzys wojenny, kryzys ekonomiczny, kryzys ekologiczny, kryzys demokracji, bo dopiero co we Włoszech znowu wygrała skrajna prawica. We Francji skrajna prawica cały czas podnosi głowę. Na szczęście nie wygrali, ale wciąż są języczkiem uwagi. U nas no, wiemy, jaki jest klimat polityczny od wielu lat, więc coś się tu wszystko miesza i... Ja bym oczywiście, to jest coś, z czym ja się borykam, że ja zajmując się tym tematem, ja bym chciała umieć udzielić takiej odpowiedzi. W ogóle byłoby cudownie, ale tej odpowiedzi nie ma. Ale nie znaczy, że jeśli nie ma jednej odpowiedzi, to nie ma też rozwiązań. Mamy jeszcze 25 minut i chciałam za moment poruszyć wątek, który tutaj już nam wykwita, ale jeszcze się nie pojawił. Natomiast może zanim go zaczniemy, to chciałabym zapytać, czy Państwo z publiczności mają jakieś... 10 minut. To nie pytam Państwa, czy mają... Nie, żartuję. Zostawimy 5 minut na Państwa pytania, natomiast w takim razie galopem, dziewczyny, patriarchat.
Właśnie, bardzo zniszczyć. Dobrze, bardzo dobrze. Galopem. Trzeba to potraktować galopem. Bo rozwinęłyśmy się w zupełnie inną stronę, natomiast też jadąc na to spotkanie przyszło mi do głowy takie hasło jak z folderu SPA, czy natura jest kobietą? I tutaj pojawiły się już w twoich odpowiedziach wielkie religie monoteistyczne. Mówiłyśmy o tym, jak to niefajnie było być kobietą w XIX wieku, jak to niefajnie jest być teraz kobietą w Afryce. Miała być z nami Agnieszka Szpila, czyli ekofeminizm pełną gębą. I chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę o tym, jak postrzegacie naturę w trochę, pięć minut, jak postrzegacie naturę w kontekście kobiecości. Szybciutko. Bardzo szybciutko to powiem tak. Dawno, dawno temu przeczytałam Annę Inn w Grobowcach Świata. Wiecie kogo? Olgi Tokarczuk. I to opowiadanie, ta długa nowela, powieść, sprowokowała mnie do myślenia o tym, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna w świecie przyrody. I doszłam do wniosku, że rzeczywiście jest coś na rzeczy, że kobiety, które dają życie i karmią, są być może mniej skłonne do odbierania życia. Oczywiście są przykłady przeciwne. I to nie jest tak, że kobiety są łagodne, cierpliwe, dają życie i karmią, bo to jest stereotyp. Więc powinny siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Więc najlepiej zajmować się dziećmi, tak. Dokładnie tak. Kobiety potrafią też się nieźle zezłościć i mają potężną siłę. Ale też ostatnio, dosłownie parę miesięcy temu przeczytałam Akuszerki Sabiny Jakubowskiej. Potężna powieść, to już naprawdę jest takie grubaśne dzieło. I mam takie skojarzenie, że to jest opowieść pisana krwią porodów, a nie bohaterów. Kobiety, które dają życie. I to jest nowe napisanie historii ludzkości. Więc czy natura jest kobietą? Nie sądzę. Myślę, że kobieta nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest sama sobie i tyle. Natomiast w świecie ludzkim siła i energia kobiet w większym stopniu mogłaby się przyczynić do tego, że może mniej byłoby okrucieństwa. A to jest tylko pytanie. Myślałam też o tym trochę w takim aspekcie, który z kolei zahacza o to, co mówiła Dominika o kapitalizmie i tak dalej, bo mam wrażenie, że często pojawia się też taki wątek, że rządzą nami biali, bogaci mężczyźni, starzy mężczyźni, którzy nie bardzo przejmują się tym, co stanie się z Ziemią, bo po prostu odlecą sobie na Marsa w swojej rakiecie, którą konstruują. Nie, oni umrą, zanim się cokolwiek złego wydarzy. To jest jedna wersja. Druga jest taka, że po prostu ich kapitał ich obroni, bo będą siedzieli w super schronie, mieszkali na orbicie i tak dalej. Już to się dzieje, mówiłaś. Świetna jest opieka zdrowotna pod warunkiem, że jest się bogatym mężczyzną. Albo jego żoną. I pytanie jest, czy... Nie ma pytania. Nie ma pytania. To ja może się też jeszcze odniosę do tej kobiecości i natury, bo ja mam trochę tak, jak ty tak zareagowałaś, że siedzą tam. Ja mam jakąś taką wewnętrzną alergię na ten podział, że kobieta, natura, mężczyzna, umysł. W sensie jakby kojarzycie państwo ten taki nurt w ogóle, nawet nie w samej literaturze, ale w ogóle w kulturze, że ta kobieta się staje właśnie taka uduchowiona i biegnąca z wilkami, ona ma instynkt i przeczucie, a mężczyzna nie ma instynktu i przeczucia, ale ma za to rozum i umysł i wiedzę, a jeśli kobieta ma wiedzę, to ona ma taką wiedzę z natury. Ja strasznie tego podziału nie lubię. Uważam, że jak każda interpretacja rzeczywistości, jest to tylko interpretacja rzeczywistości. Też tak trochę mnie mnie zastanowiło też to hasło, że właśnie, że kobieta daje życie i karmi, więc jest bliżej natury, bo ja na przykład nie dałam nikomu życia, ani nikomu go nie karmiłam w inny sposób niż to, że mu zrobiłam kanapki. Więc czy w związku z tym ja jestem jakby w tej interpretacji mniej bliska naturze? Ale masz hormony. Ale mam hormony. Regularną miesiączkę, więc może też jestem, to też właśnie tak, no jakby
nie lubię tego podziału, bo uważam, że w nim jest taka pułapka, która nas jednak zamyka w tej opozycji kobiecość, męskość, która się wywodzi z takiej dwudziestowiecznej interpretacji zużytej i jest szkodliwa. I też no, to jest jedna sprawa, która jest taka bardziej ideologiczna, ale też taka moje bardziej indywidualne podejście, to ja też nie przepadam w ogóle za takim New Age'em, właśnie takim mistycyzmem horoskopowym, powiedzmy, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale po prostu to w ogóle nie są moje klimaty, więc jakoś tak i uważam, że to też jest smutne, bo też w pewnym sensie zamykamy się jednak na ten odbiór natury przez cielesność. I dla mnie idealnym dowodem na to jest podejście moje do ciała w kwestii sportu, bo właśnie bardzo długo w ogóle unikałam jakiegokolwiek ruchu fizycznego, bo to tak mi się kategoryzowało w tym, że co to za głupoty, że tam muszę poczuć swoje ciało, że łączność z ciałem, że po prostu lepiej się poczujesz. I to wszystko mi się gdzieś tam zamykało w tym takim mojej próbie wyjścia z tej takiej kobiecości, w którą chce się mnie wtłoczyć. A potem jak miałam 20 parę lat i mnie zaczęły boleć plecy i mój lekarz powiedział, że muszę zacząć ćwiczyć i że na to nie ma żadnych lekarstw i ja siłą rzeczy poszłam na siłownię i zaczęłam ćwiczyć i ja odkryłam, że to jest prawda, że jak się lepiej czuję, że to nie jest jakieś tam lelum polelum i metafizyczne bla bla, tylko jakby lepiej się osadza człowiek w swoim ciele, inaczej siebie rozumie, inaczej myśli głowa, więc też jakby jest w tym takie niebezpieczeństwo, że jakby zawsze się budujemy też na takich narracjach, w których dorastałyśmy, bo ja mam wrażenie, że też lata 90. to był taki wysyp takich właśnie opowieści o kobiecości, które ja zresztą bardzo lubiłam i lubię do dzisiaj, ale jakby buduje się trochę w opozycji do tego, bo to jest naturalne, ale jakby budując się w opozycji do czegoś też traci się pewne rzeczy, więc w ogóle fajne jest to pytanie, bo mnie samą też zmusza do refleksji nad pewnymi moimi takimi... W zasadzie cóż ja mogę dodać? No, mogę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście absolutnie natura nie jest ani kobieca, ani męska, jest po prostu sobą, to co powiedziałam, i że podział na męskie i damskie, albo męskie i żeńskie jest no, właśnie taki trochę opozycjonujący nas, gdy tymczasem w gruncie rzeczy jesteśmy zawsze tylko człowiekiem, tak ja się czuję człowiekiem. Mężczyźni, których znam, są ludźmi i bardziej w nich dostrzegam człowieka niż mężczyznę, tak samo jak w koleżankach moich. Chyba tyle, no. Temat rzeka, to właściwie można byłoby go teraz dopiero otwierać, tak? A musimy kończyć. Ale mamy jeszcze chwilkę na pytania z publiczności, także gdyby Państwo chcieli o coś zapytać nasze dyskutantki, to gorąco zachęcam. Nie ma pytań, więc ja was jeszcze... Ja mam pytanie, jak już mam mikrofon. Takie krótkie, bo wiem, że jest mało czasu. Chciałam też podziękować na koniec Dominice, na to, że zwróciła na koniec uwagę na taki, wydaje mi się, że w ogóle kluczowy temat, jeśli rozmawiamy o klimacie, naturze i świecie, czyli właśnie kapitalizm. Bo cały czas myślałam sobie podczas tej dyskusji, kiedy była mowa o tym, że ludzie robią dobre rzeczy, złe rzeczy, to cały czas myślałam sobie, że ci ludzie, którzy kupują tego hamburgera w Stanach Zjednoczonych z wołowiną, nie robią tego dlatego, że chcą zabijać krowy, tylko dlatego, że on jest tani po prostu. Albo palą oponami, bo ich na to stać. I też a propos Bolsonaro, on powiedział ostatnio przed wyborami, że bardzo też ciekawą rzecz, że no tak, krytykuje się mnie za to, że wycinam las deszczowy, ale ci, którzy krytykują, wycięli już swoje lasy, bo chcieli dobrobytu i cywilizacji, a teraz jakby ten syty już Zachód przypomniał sobie o klimacie, kiedy reszta świata zaczęła też upominać się o pewne wygody, że tak powiem. I to widać na bardzo wielu poziomach, czyli na przykład latanie zaczęło być złe, kiedy zaczęło być tanie i zaczęli biedacy latać. Airbnb jest złe, bo jest dużo tańsze niż hotele też,
i wszyscy zaczynają się przemieszczać. I to jest też taki, wydaje mi się, że bardzo ciekawy aspekt, że ten tak zwany trzeci świat, który jest cały czas wyzyskiwany, jest totalnie nieekologiczny, bo go po prostu na to nie stać. I ten COVID urodził się na tych mokrych targach, dlatego, nie dlatego, że oni są bardziej okrutni od kogokolwiek innego, tylko dlatego, że po prostu nie mają miejsca i warunków też na tą ekologię. I cały czas jakby tkwimy, mam wrażenie, w takim jakimś konflikcie pomiędzy tym, czy to jest prawda, że na ekologię musi być stać nas. I to jest trudniejsze pytanie niż, wydaje mi się, mogłoby się wydawać. Co o tym myślicie? To jest w ogóle super, co powiedziałaś w kontekście Brazylii, Bolsonaro, bo tak, bo jakby to rzeczywiście jest taki punkt widzenia Zachodu, że my już mamy swoje, ale teraz wy nie możecie się rozwijać, bo już po prostu trzeba to zastopować. Ja sobie wyobrażam, że Zachód powinien po prostu płacić za to tym państwom, za to, że oni nie wycinają tych swoich lasów i nie wydobywają jakichś złóż niszczących. Jakby uważam, że powinny być transfery kapitału, że powinniśmy im za to płacić. To jest moja osobista opinia, no jakby jedno z rozwiązań. Ale i co do Bolsonaro, to on jest strasznym hipokrytą, bo on jest umocowany w takim po prostu sieci lobbyzmu, kapitału politycznego i w trakcie jego rządów Brazylijczykom wcale się nie poprawiło, tylko im się pogorszyło. Na COVID zmarło mnóstwo ludzi w Brazylii, to są ogromne liczby, nie wiem, nie chcę teraz, milion, nie chcę źle przytoczyć tego, ale tak samo bezrobocie wzrosło w trakcie jego rządów. To, że wycina się lasy deszczowe, to nie chodzi wyłącznie o to, że zaburza się globalny ekosystem, prądy morskie, produkcję tlenu, ale wpływa to realnie na jakość życia Brazylijczyków w negatywny sposób. I te transfery pieniężne, choćby Bolsonaro nie wiem jak chciał to ładnie ubierać, one z tej wycinki, tej Puszczy Amazońskiej wcale nie idą do społeczeństwa brazylijskiego. Bolsonaro nie jest z tej strony politycznej, która lubi transfery społeczne, tylko Lula, który znowu wraca do władzy, jest z tej strony. Więc to jest taki też dobry przykład, jak sobie można, jak ten niby temat, który jest bańką, tak naprawdę jest najważniejszym tematem politycznym, który każdy stara się ugrać na swoją stronę. Ale tak, to jest w ogóle, dzięki Emilia za to, że o tym wspomniałaś, bo wydaje mi się, że to jest super istotny temat, że jakby zasobny Zachód, który najmniej cierpi tak naprawdę z powodu katastrofy klimatycznej, obarcza odpowiedzialnością niezasobny trzeci świat, który najbardziej cierpi z powodu katastrofy klimatycznej, bo tak się składa, że znajduje się w tych regionach, gdzie impact klimatu jest największy. To jakby dobiło absolutnie negatywny aspekt. Dziękujemy, Emilia. Ja chciałam powiedzieć, że na mnie wrażenie zrobiło jedno zdanie. Chyba obie panie miały takie samo. Mianowicie w pewnym momencie, któraś z pań na pewno stwierdziła, że od nas, takich sobie ludzików tutaj, że może zależeć to, że pójdziemy do urny. Otóż muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona pań pozytywnym myśleniem, bo jeśli weźmiemy pod uwagę kapitalizm, to naprawdę nie ma znaczenia, do której urny wrzucimy kulkę. Czy mają panie odmienne zdanie? Może ma pani rację, że bez względu na to, jaka opcja polityczna, czy republikanie, czy demokraci, czy prawica, czy lewica, czy środek, że to nie ma znaczenia, ponieważ wszystkim zależy tylko na tym, żeby dobrać się do niewykorzystanych jeszcze zasobów, wyeksploatować, wywindować swoją pozycję na jak najwyższy poziom, komfort życia, poziom opieki medycznej na starość, zapewnić sobie łagodne umieranie i spuścić wodę. Może i tak.
No poza tym to, o czym mówiłyśmy, wiązałoby się z tym, że żeby realnie wpływać na to, co się dzieje, to rzeczywiście te partie musiałyby zaproponować program, który wyborcom by się wcale nie podobał. Jakby kto zagłosuje na partię, która powie, że ograniczymy wam ciepło, będziecie jeść mniej mięsa, mięso będzie droższe. No. Ale nawet to, co my tutaj robimy, to jest przecież wkładanie kij w mrowisko i podżeganie do buntu w języku, tak? Przecież mówimy o tym, że zwierzęta mają swoje języki, że wyginęły pewne kultury. To mówiłaś ty, Dominika. Ja mówiłam o tym, że w języku, że język może być opresyjny i że językiem możemy zmienić naszą świadomość, także językiem prawa, tak? Czy możemy zmienić, czy poprawić los ludzi, jakich tam ludzi, poprawić los tych istot, ludzi też, tych istot, które żyją, czują, cierpią, przez to, że zaczniemy podmiotowo o nich mówić i wprowadzimy ich do prawa, nie wiem. Nie wiem. Chciałabym, żeby tak było. Wydaje mi się, że to jest obszar, w którym ja mogę być aktywna i mieć sprawstwo. Że mogę z wami rozmawiać, że mogę sama postulować to, żeby o zwierzętach nie mówić przedmiotowo, żeby oddać podmiotowość rzekom, lasom. Ale czy tak rzeczywiście jest, czy to naprawdę je uratuje? Może jest za późno, nie wiem. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Po tym, co słyszałam, chciałam tylko podziękować za to obudzenie się społeczeństwa przy urnach, chociaż nie, ja mówię głośno. Chciałam podziękować za uwagę pań, żebyśmy się obudzili przy urnach, chociaż jak słyszę, że urny mają być przy kościołach i parafiach i jak panie z parafii będą podliczały głosy, to już się boję. A poza tym, proszę państwa, panie mówiłyście o naczyniach połączonych, że tak powiem, już nie chcę przedłużać, bo wszyscy są zmęczeni. System polityczny, ekologiczny, intelektualny i tak dalej. Ale my jako społeczeństwo musimy się tylko obudzić, nie tylko myśląc o tym, żebyśmy mieli ciepło w domku i na czym podgrzać wodę chociażby, ale jeśli taki pan K czy inny o rozumku australopiteka każe nam palić czym się da, każe nam zbierać chrust i właściwie czynić wszystko, co ten, bo ten wyręb lasu zaczął się teraz, zaczęli od Puszczy Białowieskiej, a w tej chwili rąbią dokładnie ten i budują razem z ojcem Rydzykiem hotele, pensjonaty i tak dalej. To już jest katastrofa, więc żebyśmy nie mieli czarnego hetmana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Wszystkim życzę, żeby nie mieli czarnego hetmana. To może to jest dobry moment, chyba zakończyć to spotkanie, zanim się zrobi jeszcze bardziej ponuro. Dziękujemy państwu za udział w tej jakże optymistycznej dyskusji i zapraszamy na kolejne punkty festiwalu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.